Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Mikołaj i dzisiaj pokażę Ci przepis na obłędnie pyszne batony niczym Bounty. To właśnie je będziemy próbowali odzwierciedlić własnym domowym sposobem. Zobaczysz, że na pewno Ci zasmakują, a może uznasz, że są lepsze od tych, które możesz kupić w sklepie. Tak więc już teraz zapraszam Cię do obejrzenia całego tego odcinka. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał, zostaw dzwoneczek, łapkę w górę pod filmem oraz komentarz. To pozwoli nam na poszerzenie naszych zasięgów. I co? Życzę Ci smacznego, miłego oglądania i widzimy się w kolejnym odcinku. Zacznijmy od przedstawienia wszystkich składników, których to będziemy potrzebowali do zrobienia naszych przepysznych batoników kokosowych, lepszych niż Bounty, zapewniam Was. Także co będzie nam potrzebne? Wiórki kokosowe 100 gram, czyli połowa takiej paczki, pół szklanki cukru kryształu, 100 gram miękkiego masełka w temperaturze pokojowej. Ja tutaj mam 100 gram odżywki białkowej o smaku białej czekolady, jednak jeżeli nie posiadacie takiej odżywki, możecie użyć mleka w proszku, też spełni swoją rolę. Inne smaki, jeżeli macie też białko kokosowe, jak najbardziej. Tutaj ten smak białej czekolady doda dodatkowego, fajnego jeszcze aromatu i smaku. I jeszcze tylko 1/3 szklanki mleka. Zaczynamy od podgrzania mleka w garnku wraz z całą ilością cukru. Kiedy to podgrzejemy, rozpuścimy. Nie gotujemy tego, musi się tylko cukier rozpuścić w mleku, więc tylko delikatnie podgrzewamy. Później dodamy wszystkie nasze pozostałe składniki i masa będzie w sumie już gotowa. Także za chwilkę się widzimy z powrotem. Nasze mleko jest jeszcze delikatnie cieplutkie. Minęło około 5 minut i na tym etapie dorzucamy sobie pół paczki wiórków kokosowych. Około 100 gram. O właśnie. Wszystko musimy sobie wymieszać. Wiórki wciągną całe nasze mleko wraz z cukrem. Zrobi się taka fajna, słodka, kokosowa papka. Wszystko też ponownie zostawiamy jeszcze już do całkowitego wystudzenia około kolejnych 5 minutek. Możecie sobie włożyć to do lodówki, szybciej Wam się ochłodzi. Ja sobie poczekam chwilkę i dodamy nasze masło oraz białko. Nasza masa wystygła, tak więc dorzucamy wspomniane masełko. 100 gram, przypominam, masła w temperaturze pokojowej oraz 100 gram odżywki białkowej o smaku białej czekolady. Tak jak mówiłem, jeżeli nie posiadacie, nic się nie dzieje. Możecie dodać mleko w proszku. Ja dodaję tutaj białka, ponieważ chcę, żeby większa zawartość białka znajdowała się w moich batonach, żeby było troszkę chociaż dietetycznie i będzie to wszystko pasować do mojego zapotrzebowania. Tak więc wszystkie składniki już znajdują się w garnku. Ugniatamy sobie to powolutku na jednolitą masę. Pozostawiamy przez około 20 minut po to, aby wszystko przeszło swoimi aromatami, smakami i zabierzemy się do formowania naszych batoników. Także za chwilkę się widzimy. Dobrze, nasza masa jest ostudzona, ładnie nam stężała. W takim razie przyszła kolej na formowanie naszych batoników. Masa jest dosyć lepka, tak więc aby ułatwić sobie całą pracę, warto zwilżyć sobie ręce w zwykłej wodzie. Tak więc delikatnie zwilżamy. Wtedy do naszych dłoni nie przyklei się masa. Taki sam trik zresztą możecie wykonywać przy formowaniu czy to mielonych, czy jakichś pulpecików. Ręce zwilżone. Bierzemy sobie porcyjkę na oko naszych
płatków, naszej masy, jeszcze troszkę może. I ugniatamy. Próbujemy uformować najpierw taki wałeczek. O właśnie, nie robimy za dużych. Ma być to fajna przekąska na gryza do kawki, herbatki. Tak więc delikatnie. O, i coś takiego, zobaczcie. Ładnie nam się uformował. Taki piękny batonik. Odstawiamy sobie na deskę wyłożoną papierem śniadaniowym. Później to wszystko jeszcze na chwilkę trafi do lodówki, żeby jeszcze bardziej się stężało. Oblejemy czekoladą i nasze bounty domowe będzie gotowe. Tak więc ja formuję dalej. Pokażę Wam na końcu wszystkie zrobione już batoniki i widzimy się na przygotowaniu czekolady. Dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na polewę czekoladową. W miseczce już sobie rozpuściłem jedną tabliczkę gorzkiej czekolady oraz jedną tabliczkę czekolady mlecznej. Ja rozpuściłem akurat w mikrofalówce, możecie też to zrobić w kąpieli wodnej, jeżeli się boicie, że w mikrofalówce coś tam się Wam wydarzy, że przypalicie czekoladę, jednak jeżeli będziecie robili to dosyć ostrożnie i pilnowali będziecie tego wszystkiego, na pewno Wam wyjdzie. Czekolada jest rozpuszczona, ostudzona, zobaczcie, ma konsystencję już dosyć gęstą, także jest już idealna do oblewania naszych batonów. Nasze bounty domowe odpoczęło sobie, stęgło jeszcze bardziej, około 20 minut od uformowania sobie tak leżało, tak więc czas na zanurzanie naszych bounty w czekoladzie. Łyżeczkę sobie wyciągam, położę ją tutaj z boczku i teraz po kolei, sztuka po sztuce, nasz batonik sobie zamaczamy. Przygotowałem sobie specjalnie taki jakby widelec plastikowy po to, aby odsączyć czekoladę z naszego batona. Dosyć obficie, ma to być gruba obwódka. I delikatnie strzepujemy, tak żeby nadmiar czekolady nam zleciał. Postukajmy tak chwilkę, nie chcemy, żeby to był baton czekoladowy z dodatkiem kokosa, tylko kokosowy z dodatkiem w polewie czekoladowej. Nasz batonik ląduje na desce z powrotem. Tak robimy z pozostałą ilością i spotykamy się za chwilkę. Nasze bounty są już gotowe. Oblałem je wszystkie czekoladą, tak jak Wam pokazywałem. Na koniec włożyłem je jeszcze do lodówki na 10 minut, tak aby nasza czekolada bardzo dobrze stężała i była chrupiąca. Do porównania pokażę Wam, o, spadł, oryginalny bounty ze sklepu. Także moje są troszkę większe, ale uwierzcie mi, smaczniejsze. Z takiej porcji wyszło mi 9 sztuk, także całkiem sporo. Przekroję Wam jednego, aby pokazać, jak wyglądają w środku. O, zobaczcie. Bielutkie czekolada, obwódka. Bardzo ładnie to się wszystko prezentuje. Do porównania tutaj jeszcze kupną wersję. O właśnie, zobaczcie. Ten jest trochę bielszy. Mój jest bardziej żółty z tego względu, że dodałem odżywkę białkową, która nadała tutaj dodatkowego kolorku. Tak jak mówiłem, bardzo pyszne, aromatyczne. Bardzo mocno czuć kokos, czekoladę. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Spróbujcie, dajcie znać w komentarzu, czy lubicie w ogóle takie słodycze, takie batony. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz oraz subskrypcję. Nie zapomnijcie również o przycisku dzwoneczka obok napisu subskrybuj. Pozwoli Ci to na to, aby śledzić mój kanał na bieżąco.
Będziesz informowany, informowana o wszystkich nowościach na moim kanale. A uwierz mi, będzie ich coraz więcej, coraz lepsze przepisy. Na pewno będzie smacznie, także zapraszam Cię raz jeszcze do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę Ci smacznego i miłego dnia. Cześć!